Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem wspaniała Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko. Kochana Matko, w dniu inauguracji swego pontyfikatu święty Jan Paweł II powiedział, że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie było Jasnej Góry. Być może to na Jasnej Górze właśnie przyszły papież nauczy się mówić do tłumów. A tu zawsze mówi się do całego narodu. Ważne słowa tutaj wypowiedziane dawały narodowi poczucie wolności i były źródłem jego siły. Może dlatego dziś z taką zawziętością niszczy się autorytet świętego Jana Pawła II. Dla każdej niedemokratycznej władzy Jasna Góra była bardzo niebezpiecznym miejscem. W czasach zaborów była solą w oku Rosjan. Podczas II wojny światowej przeszkadzała Niemcom. Komuniści obawiali się dużych zgromadzeń publicznych. Walczono z ruchem pielgrzymkowym. Walczono z Tobą, Matko Boża,
ale jak pokazała historia, działania te okazały się całkowicie nieskuteczne. To Pan Bóg powołał nasz naród do tego, aby był narodem maryjnym. Niepodważalnym faktem jest to, że my Polacy w swoim narodowym DNA mamy wpisaną ufność do Ciebie, Mario. Przyzwyczailiśmy się, że wszystkie sprawy naszego życia przedstawiamy Tobie, Matko, że ze wszystkim tu do Ciebie przychodzimy, że w sytuacjach krytycznych wołamy: Matko, ratuj, a Ty nigdy nie odmawiasz. Mówi się nawet o niezwykłym maryjnym fenomenie Polaków. Niezwykłym, bo pełnym sprzeczności. Na co dzień cierpimy na amnezję albo udajemy, że nie pamiętamy Twych, Maryjo, słów z Ewangelii. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn Wam powie. Ale w sierpniu, w uroczystości maryjne i państwowe, ta kaplica nawet błonia przed Tobą, Maryjo, nie mogą pomieścić pielgrzymów. Czy nie po to, Maryjo, zostałaś ogłoszona Królową Polski, byśmy jako naród świadczyli o tym, że jesteśmy chrześcijańskim narodem? Skoro jesteś naszą Królową i Matką Boga, czy nie powinniśmy dawać przykładu żywej wiary spoganizowanej Europie? A może nasza religijność pomoże zalicyzowanym Europejczykom odnaleźć to, co zagubili w swoim dobrobycie? Dzisiaj promuje się świat ludzi bez ojczyzny, bez religii, dla których nie ma znaczenia kraj pochodzenia, język ojczysty, kultura narodowa. Liczy się tylko pieniądz, interesy i międzynarodowy kapitał. Ale Europa musi mieć duszę, w przeciwnym razie sama siebie unicestwi. A od 2000 lat duszą Europy jest przecież chrześcijaństwo. Dlatego prawo w Europie powinno opierać się na chrześcijańskich wartościach. Nie ma samowoli europarlamentarzystów wybieranych nieraz przypadkowo, którzy ustanawiają prawa sprzeczne z naturą człowieka, z dekalogiem, z rozumem, sprzeczne z zasadami przyzwoitości i uczciwości. My Polacy, wstępując do Unii Europejskiej, mieliśmy wnieść do niej tyle polskich wartości, ile niestety ona swoimi prawami chce zniszczyć naszą wielowiekową tradycję opartą na wierze chrześcijańskiej i na rodzinie. Tradycję, której w centrum zawsze stał człowiek od poczęcia do naturalnej śmierci. Człowiek, który znał swoją tożsamość, był mężczyzną albo kobietą. Człowiek, który miał poczucie dumy narodowej. Polak wiedział, skąd jest i dokąd zmierza, bo w szkole karmiono go Mickiewiczem, Słowackim, Norwidem, Sienkiewiczem, a nie Harry Potterem. Polacy to naród maryjny, który wydał tylu świętych, tylu męczenników za wiarę, którzy tak boleśnie byli doświadczani przez historię. Ten naród zawsze bronił życia i ludzkiej godności. Wtedy, gdy nie pozwolił się zrusyfikować i zgermanizować, ani zniszczyć niemieckiemu okupantowi, a potem sowieckiej władzy. Ten naród nigdy nie pozwoli na usuwanie krzyży, pomników świętego Jana Pawła II i nie podda się europejskiemu prawu sprzecznemu z Bożymi przykazaniami,
bo na Jego czele stoisz Ty, Matko Boża, Królowo Polski. Niestety, obecnie wielu jest takich, którzy głośniej niż kiedyś domagają się zmiany dekalogu. Domagają się możliwości adopcji dla par jednopłciowych, przyzwolenia na rozwody i powtórne małżeństwa, na rozwiązłość, aborcję, eutanazję, nie tylko dla starych, ale nawet dla chorych dzieci. W gruncie rzeczy domagają się zmiany Bożego prawa, choć tak oczywiście wprost tego nie nazywają. Mówią za to dużo o prawie do wolności. Zauważmy, że coraz częściej we współczesnym świecie zło nosi pozory dobra. Kiedy? Gdy zabicie dziecka poczętego nazywa się zabiegiem, dzięki któremu kobieta pozbędzie się wszelkich komplikacji. Gdy zabicie starego człowieka, chorego na Alzheimera albo znienależniowego, określa się mianem pomocy w godnym odejściu. Gdzie nie mówi się o świętości życia, tylko o jego jakości. Zauważmy, jak przewrotny jest ten świat, który morduje dzieci, kradnie starcom oddech, a kłamstwo bezczelnie nazywa prawdą. Niestety zło chytrze przybiera znamiona dobra, ale nie dajmy się omamić. W tym miejscu można postawić pytanie, dlaczego ludzie, nawet ci ochrzczeni, domagają się zmiany prawa Bożego? Być może dlatego, że nie chce im się podjąć trudu zachowania tego prawa. A może dlatego, że jeśli ktoś notorycznie świadomie łamie jedno z 10 przykazań i z tego powodu tkwi w grzechu, wtedy cały dekalog wydaje mu się dla niego ciężarem nie do uniesienia. Pomyślmy, jak wyglądałby świat, gdyby rzeczywiście zmienić albo przynajmniej trochę zliberalizować, często niektórzy się domagają 10 Bożych przykazań. Czy rzeczywiście życie na ziemi stałoby się łatwiejsze? Na pewno nie. Mielibyśmy jeszcze więcej rozwodów, kłamstw, oszustw, krzywd, morderstw, kradzieży i zupełny upadek obyczajów. Kościół przez wieki nie zmienił dekalogu i nigdy go nie zmieni, bo nie Kościół nam go dał, ale sam Bóg. Kościół został ustanowiony, by tego świętego prawa strzec i uczyć go zachowywać, a nie zmieniać. Zadanie Kościoła jest od początku jego istnienia to samo: wskazywać ludziom drogę do nieba, a nie do piekła. Módlmy się dzisiaj o zasypywanie wszelkich wewnętrznych podziałów, opiekę nad polskim narodem, by pozostał chrześcijański, nie tylko z nazwy, by nie uległ konsumpcyjnemu stylowi życia i nie dał się oderwać od Ciebie, Maryjo, i Twego Syna Chrystusa. Niech tak się stanie. Bóg zapłać księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi za dzisiejsze rozważania apelowe. Każdy 11 dzień miesiąca to tradycyjnie czuwanie naszej archidiecezji częstochowskiej. Dziś nocne czuwanie poprowadzi wspólnota Emaus. A wśród grup, które będą na dzisiejszym czuwaniu, są pielgrzymi z parafii z Woli Krzysztoforskiej, Kamieńska, Chrzanowic, Gorzędowa. Są wśród nas pielgrzymi maturzyści z polskiej misji katolickiej, z Kolonii, z Niemiec, pielgrzymi z Radomska, Borowia, Dobrzyc oraz Bogdanowa. Naszą codzienną modlitwą apelową otaczamy cały Kościół Święty, wszystkich wyznawców Chrystusa,
Polecamy Ojca Świętego Franciszka, modlimy się za polski episkopat. Polecamy obecnych wśród nas księdza biskupa Andrzeja, biskupa Antoniego. Prosimy za nasz pauliński zakon. Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W tych dniach na Jasną Górę przebywają maturzyści. Dziś byli to maturzyści z archidiecezji łódzkiej. Prosimy dla wszystkich przygotowujących się do egzaminu dojrzałości o światło i mądrość Ducha Świętego, nie tylko na czas egzaminu, ale przede wszystkim na dalszy wybór drogi życiowej. Prosimy dla nich o dar wiary, a także o odwagę, by mężnie wyznawali wiarę w Chrystusa. Polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące, wszystkich tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Prosimy o pokój na całym świecie, w sposób szczególny o pokój na Ukrainie. Wśród intencji, które mamy w naszych sercach, prosimy o łaskę zdrowia dla Eli Strybel oraz dla Marianny z okazji 66. rocznicy urodzin. Odmawiamy tajemnicę chwalebną Różańca Świętego w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Tobie, Mario, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej za pośrednictwem naszego Radia Jasna Góra. Pamiętamy o wszystkich dobrodziejach naszego sanktuarium, tych, którzy wspierają nas swoją modlitwą, swoimi ofiarami. Polecamy wszystkich tych, którzy prosili nas o modlitwę. I we wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach, wołamy: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Obecnych wśród nas, księży biskupów, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.